Od samego początku myśleliśmy o bardzo dużym terenie zielonym. Jakoś spadła nam gwiazdka z nieba. Ten teren zielony uformowany został w formie dużej zielonej gwiazdy. Ta gwiazda ramionami dotyka terenów sąsiednich i w ten sposób łączy się z otoczeniem, ale jednocześnie tworzy bardzo wyraźny centralny punkt całego założenia. To jakby projektowanie przestrzeni pomiędzy budynkami, przestrzeni, o której możemy powiedzieć śmiało, że to będzie przestrzeń publiczna. Przestrzeń publiczna jest według nas bardzo ważna. Istnieje jakby cały czas głód przestrzeni publicznej, co widać w naszych miastach. Jeżeli tylko kawałek zostanie zagospodarowany i udostępniony mieszkańcom, od razu oni się pojawiają. Więc to nie jest projekt o budynkach, a bardziej o tym, co znajduje się pomiędzy budynkami.